Tygrodni już parę w mieście mamy, natomiast inicjatywa pojawiła się dosłownie niedawno. W związku z tym Rada Miasta podjęła stosowną uchwałę. No jest to jedno z wielu rond, które już w mieście posiadamy, a wiadomo, że ronda powodują, że ruch staje się bardziej płynny, spowolniony, nie ma przyspieszeń, nie ma hamowania, ponieważ ronda w ten sposób regulują płynność ruchu, można powiedzieć. A te rondo właśnie powstało w związku z tym, że mamy nowy przejazd pod torami kolejowymi, który łączy dwie części miasta, czyli ulicę Strzelców Bytomskich z ulicą Żołnierzy Września, więc jest to rondo, które znajduje się nieopodal szpitala, dlatego też ta lokalizacja i ta nazwa jest adekwatna do tego właśnie konkretnego ronda. Nasz szpital jest corocznym, można powiedzieć, beneficjentem, który otrzymuje co roku jakieś, powiedzmy, sprzęty diagnostyczne, nie tylko diagnostyczne, które służą naszym pacjentom, między innymi tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pompy infuzyjne, kardiomonitory, inkubatory, naprawdę wiele, wiele sprzętu, który służy nie tylko naszym mieszkańcom Chorzowa, ale również mieszkańcom naszej metropolii, a nawet i województwa, ponieważ mamy pacjentów z całego Śląska. To serce powinno nas łączyć. Ten Dzień Wielkiej Orkiestry powinien łączyć wszystkich ludzi dobrej woli, bo to jest naprawdę piękny dzień. Ja zawsze piekę ciasto, jeżdżę po Chorzowie, daję pieniążki w puszkę, robię różne w internecie aukcje. W każdym razie dla mnie to Jurek jest dla mnie przykładem człowieka, który robi coś dla nas wszystkich. Nie to, że dzieli ludzi, on po prostu robi. Ci to są przeciwni Jurkowi, to ja nie wiem, nie powinni w ogóle wypowiadać się na ten temat, bo idąc do szpitala, oni to wszystko widzą. Także siema Jurek, jesteś super człowiek, ja cię kocham.